zbyt dużo, ale czuję się wypoczęty. Miałem dwa dni nic nie robienia na zewnątrz. Pochmurno i mokro. Ale nie pada. Przynajmniej chwilowo. Ogarniam ten cały grajdą. Pozbywam się rzeczy, bez których da się żyć. Przez kilka dni. Ograniczam wagę. I tak będzie ciężko. Zobaczymy, czy uda mi się przedostać przez granicę moim samochodem. Przed wyjazdem nie planowałem, że będę jechał na Ukrainę, więc nie załatwiałem sobie zielonej karty. Ogarniałem to dopiero wczoraj. Zdalnie. Udało mi się ją pozyskać na zasadzie wydruku pliku, który dostałem na maila. Nie wiem, czy to przejdzie. Oby. Jeśli nie, będę musiał gdzieś zostawić samochód i próbować się jakoś przedostać na drugą stronę, przy czym przejście graniczne obowiązuje jedynie dla pojazdów mechanicznych, samochodów osobowych, więc nie mogę przejść pieszo. Będę musiał próbować się z kimś zabrać, jeśli to będzie możliwe w ogóle. Dojeżdżam do granicy w Krościenku. Czy się uda z tą moją wydrukowaną z maila zieloną kartą? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to będzie spory kłopot. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Włączam stoper. Właśnie wyjeżdżam z przejścia granicznego ultra szybko i ultra bez problemów, przynajmniej chwilowo. Mam nadzieję, że to tyle. Przede mną jeszcze chyba coś, acz nie jestem pewien. Mija 16 minuta, więc na razie nie mam na co narzekać. Jakiś szlaban jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Jestem na Ukrainie. 17 minut. Kurwa, tak to by mogło trwać. Dobra. No to w drogę. Właśnie wyruszyłem, jest godzina 13:10. Nie zostawiłem samochodu w Siankach, podjechałem troszkę dalej, parę kilometrów, zawsze to bliżej do szlaku. Zostawiłem samochód przy drodze, jest taki parking, ale no nie wiem, zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast to jest tuż za takim kordonem, który jest ustanawiany przez żołnierzy ukraińskich czy pograniczników.
Nie wiem, czy to jest tak tutaj na co dzień, czy to jest, nie wiem, czekają na kogoś, kogoś szukają. Powiedziano mi, że tutaj, tuż za nimi może tutaj samochód zostawić. Mam nadzieję, że powiedzieli to szczerze. No i... drogę. Plecak mam strasznie ciężki, ale... kilka kilogramów to jest sama woda. Kolejnych parę kilogramów to jest jedzenie. Ciężko z tego zrezygnować. A reszta no, to jest coś, co jest mi niezbędne, więc... muszę to mieć. Samochód. Na razie stoi. Tu chyba się kończy obwód lwowski prawdopodobnie. Może dlatego jest ta granica. Poproszono mnie tylko o paszport. Zobaczymy. Drogę. Idę około 1,5 godziny. Może nie całe. W sumie przez cały czas lasem. Dopiero teraz pojawiło się troszeczkę przestrzeni. I mijam chyba taką trzecią miejscówę, gdzie jawnie ktoś sobie obozował. Jest nawet przygotowane miejsce pod ognisko. Niestety każdej z nich śmieci. Droga na Pikuj chyba jest dosyć popularna jak na tę część Bieszczadów w okresie letnim, w sezonie. Jestem już tutaj jesienią, wczesną co prawda, ale nie spodziewam się, bym kogoś spotkał na szlaku przez tych parę dni. Może kogoś. Znak na początku drogi informował, że do Pikuja 30 km z małym hakiem. Dużo i niedużo. Na dwa dni to byłoby dużo. Z plecakiem, który mnie wciska w ziemię. Ramiona mnie już bolą. Nie wiem, mam wrażenie, że on jest jeszcze cięższy od tego, który miałem zimą w Karpatach, na Słowacji. Ale może takie wrażenie. Jak zwykle nie przygotowuję się do tego typu małych wypraw. No i to się później odczuwa i się cierpi. Ale... co zobaczę, to moje. Wierzchołkami. No i pojawiło się to, co już doskonale znam z zimowego przejścia na Słowacji, czyli wiatrołomy. Jestem o tyle komfortowej sytuacji, że po prostu je widzę, a tam i wtedy były zawalone śniegiem i bardzo łatwo było nieopatrznie postawić nogę, by wpadła gdzieś tam w pustkę między konarami. Wykrzywiało to kolana, stawy skokowe. To ogólnie było nieprzyjemne i niebezpieczne. To w tej chwili te warunki nie mają porównania. Co nie znaczy, że jest wesoło i przyjemnie. Na razie jest szaro, buro i ponuro. Widoków jak na lekarstwo. No i plecak, który coraz więcej waży. Założę kurtkę i spodnie robocze, przeciwdeszczowe. Ponieważ szedłem
dłuższy odcinek przez takie chaszcze, przez zarośniętą ścieżkę. I momentalnie przemykały mi spodnie. Więc trzeba było jakoś zareagować. Za chwilę chyba znowu wejdę w jakieś haszcięga i będzie to samo. No ale w tym już mi wilgoć nie bardzo szkodzi. Może sobie teraz już być, tylko będę się trochę bardziej pocił. Ale słyszę, ktoś pracuje piłą mechaniczną. Jakaś wycinka. Szlak prowadzi mi teraz w dół. Szkoda, bo robimy do góry. Wreszcie trochę przestrzeni. A my lubimy przestrzeń. Zboczyłem ze szlaku celowo, ponieważ uderzał on teraz w kierunku mocno zalesionego obszaru przez dłuższy czas, a mnie podoba się coś takiego. Dlatego idę tędy, chociaż wiem, że i tak czeka mnie przedzieranie się przez ostępy i to już pozaszlakowo, ponieważ docelowo będę chciał trafić na połoniny. W sumie chciałem dzisiaj tam już dojść. Widać przede mną tam te najwyższe rejony. To jest to, gdzie chciałem dzisiaj być, ale chyba jednak tam nie dotrę. Jest 16:30 czy 15. Już nie wiem, bo ten zegarek mi chodzi inaczej, a tu jeszcze była zmiana strefy. W każdym bądź razie tam raczej nie dojdę dzisiaj. No ale też nie ma presji. Jestem w takiej okoliczności, w której mogę sobie przycupnąć, rozbić obóz, chociażby tutaj. Bardzo fajne miejsce i bez pośpiechu po prostu sobie usiąść, odpocząć, zjeść i podziwiać ten krajobraz ślankowy. W dolinie jakieś małe osady widać, ale to jest kawałek. Natomiast tą połoninką, którą idę teraz, widać, że są tutaj wypasane krowy, widać krowy placki. No ale fajnie, bardzo fajnie. Schodzę do
doliny. Jest tu jakaś osada. Nie. Jak patrzę, to co chwilę w dolinie widzę z jednej czy z drugiej strony jakieś osady. No nie jest to nowoczesne budownictwo, ale czegoś takiego się spodziewałem, więc tutaj czas może nie o tyle się zatrzymał, co po prostu chyba zaczął później odliczać. Albo płynie wolniej niż u nas. Jedna myśl mi się nasuwa. Bym chciał podsumować tę wioskę. Na wpół opuszczona, na wpół żywa. Wiele z tych domów nie ma już swoich stałych bywalców. Z kolei w innych pozostają ludzie, którzy poświęcili życie gospodarce, hodowli. Raczej nie ma tu młodzieży, nie ma tu perspektyw dla niej. Więc te starsze osoby, które zostały, niebawem będą jeszcze starsze, a później umrą. Więc obawiam się, że taki los, cichy los, czeka nie tylko tę, ale bardzo wiele innych ukraińskich osad na pograniczu. Znów pchnął się do góry. Osadę, wioskę zostawiłem za sobą w dolinie, ale tutaj ciągle widzę ślady bytowania zwierząt, więc na pewno były tutaj wyganiane na popas. Chciałbym dzisiaj dostać się tam, na tę wysoką połoninę, żeby jutro już nie gramolić się przez las, tylko właśnie śmigać tam tymi wierzchołkami z fajną panoramą, zwłaszcza o wschodzie i o zachodzie, mam nadzieję. Chociaż jeśli będzie dzień taki jak dzisiaj, to będzie chyba średnio. Ale tam jest jeszcze kawał drogi. To się wydaje, że to blisko, ale jest godzina prawie 18. Za pół godziny to już będzie tutaj zmierzchać. Nie ma szans, żebym w tym czasie tam doszedł. Może już po zmroku. Naginam. Wybiorę sobie teraz taki odcinek, który będzie najmniej zalesiony. A sam leśny odcinek będzie najkrótszy do pokonania. Wtedy będę możliwie optymalnie się przemieszczał, jeśli idzie o czas. Mam nadzieję, że pójdzie to sprawnie. Już w nogach czuję te kilometry. Myślę, że około 10 albo... No może nie, nie wiem, ciężko powiedzieć. W półgórach się to wszystko inaczej odczuwa. Ale muszę tam dotrzeć dzisiaj.
Tu stał kiedyś las, ale strawił go pożar. Kurde, ale sobie wybrałem. Się można zabić. Kurde. Nic, idziemy. Kolejna mała osada. Kilka domów na krzyż, ale jakoś tak przyjemniej, gdy się wie, że w pobliżu ktoś mieszka, ktoś jest, ktoś żyje i uprawia pole, wypasa krowy i sobie żyje. Tak odcięciu, trochę w odcięciu od świata, ale bo tutaj nie prowadzą typowe dla nas drogi. W takie miejsca jak to trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby trafić i dojechać. Chyba nawet nie mają tutaj energii elektrycznej. Nie widzę słupów. No cóż, da się. Coś tu się dzieje. Jakaś praca. Bre. Zostawiam za sobą obszczekujące mnie psy. Bardzo specyficzne są te wioski ukraińskie pogranicza. W ogóle pewnie jak wszystkie wioski gdzieś tam schowane w dolinach, zapomniane, opuszczone przez młode pokolenie. Ma to swój urok, ale chyba nikt nie chciałby tutaj mieszkać tak naprawdę. Oprócz osób, które tutaj mieszkają. Ale dla mnie jest to fajne, bo jest to zderzenie z trochę inną rzeczywistością. Natomiast jest to ciężka rzeczywistość. Wchodzę do lasu. Ciemno się robi już naprawdę. Dochodzi 19. Chciałem to szybko przejść. Mieć to już za sobą. Ale do przodu. Wylazłem z tego lasu. Pada. Ledwie już przykładam nogi, ale cel już bliski. Właściwie tutaj zaraz na przełęczy mógłbym się rozbić. Nie wiem, czy tak zrobię. Droga, którą idę, to nie jest żaden turystyczny szlak. To jest po prostu jakaś tam ścieżka wytłoczona przez tubylców, tutejszych mieszkańców. No jakoś muszą się przemieszczać pomiędzy tymi swoimi mikroosiedlami wśród gór. Aha. Grzmi, żeby się nie rozbijać gdzieś tam wysoko, tylko bliżej ściany lasu. Trzeba się chować. Mi nad głową. Wolałem zejść ze ścieżki trochę w dół, bliżej ściany drzew. Co prawda mówi się, żeby nie chować
się pod drzwiami w czasie burzy, ale raczej mowa o pojedynczo rosnących drzewach, tych takich wybijających się dłużej. Bo w samym lesie piorun może uderzyć właściwie wszędzie, tak samo jak i może uderzyć tu, na połoninie, która jest całkowicie odsunięta w większej roślinności. Rozpadało się. Chciałem się tylko przebić na drugą stronę przełęczy, żeby namiot rozbić już po wschodniej stronie. I na dziś dość. Nie, ale ciepła. Na szczęście zaprawiłem ją sporą ilością wina i jest ok. Mam nadzieję, że mi to trochę rozgrzeje. Niestety znów się błyska i grzmi. Jestem rozbity z namiotem w średnio bezpiecznym miejscu, bo na przełęczy. Jeśli będzie bardzo blisko, chyba się ubiorę i po prostu zejdę niżej, przeczekam gdzieś w lesie, bo tutaj na się byłoby chyba trochę niebezpiecznie, ale może to wszystko jakoś przejdzie bokiem. Liczę grzmoty, raczej sekundy grzmotu od błysku. Na razie daleko, ale to są góry, tu wszystko się zmienia z minuty na minutę. Wymarzłem, wyziąłem, wskoczyłem w jakieś kalesony, bluzkę, buf pod szyję, czapka na głowę. Na chwilę wskoczę w śpiwór i po prostu spróbuję zasnąć. Nawet chyba nie będę nic jadł. Wyniosłem jedzenie kilkadziesiąt metrów od namiotu, żeby nie kusiło zapachem. Sam namiot jest rozbity na jakiejś wytłoczonej przez zwierzęta ścieżce. Wolałbym, żeby nic tam w nocy nie łaziło. No ale mogło być tutaj albo po prostu gdzieś na zboczu, z którego bym zjeżdżał, więc jest tutaj. Będę trochę szczęśliwy, gdy rano obudzę się po spokojnej nocy, wypoczęty, jeszcze zobaczę jakiś ładny widok, chociaż może przesadzam z tym szczęściem. Wystarczy, że obudzę się w miarę wypoczęty i że ta burza minie bokiem, bo to jest coś, czego się naprawdę obawiam. No i grubszej zwierzyny też się obawiam, no ale mam nadzieję, że nie rzuci się krwiożerczo na namiot i nie połknie mnie razem z nim. Myślę, że nie.